Masz. Nie dziękuję. Zjedz, zjedz. Nie dziękuję. Zrobić ci herbaty? Powiedziałem, nie dziękuję. A czemu pan taki miły? Pana kolega nie był. Pan się mnie boi? To nie jest kwestia, czy ja się cię boję, czy się cię nie boję. Ja po prostu myślę, że wasza matka wam zrobiła krzywdę. Ta suka zrobiła krzywdę Grześkowi. Jaką krzywdę? Pan był u mnie w domu, widział tą rodzinkę. Ja nawet chciałem się stamtąd wyprowadzić, tylko brat by został. A te darmozjady nie robi wiecznie, tylko te pieski przeprowadzali. I te pieski ujadały, sikały i srały. Jak to długo można było znieść? Dzień, tydzień? Wszyscy tam są pierdolni, tylko ja jeden jestem normalny. Nie, no w sumie tak, tak, tak. Ale dlaczego wyście ją zabili? Nie mogliście się wyprowadzić? Ja to przynajmniej jestem nauczycielem angielskiego i robię coś pożytecznego. A ta cała pierdolna rodzinka co? Hoduje karaluchy, opierdolni się, ogląda jakieś telenowele w telewizji. Grześka było mi szkoda. No a po co zamontowałeś te zamki w drzwiach? Bo suka nas rozdzieliła. Musiałam coś zrobić. Wiecznie mu trajkotała, że mam na niego zły wpływ. Nie dało się jej przetłumaczyć? Tej kurce coś przetłumaczyć? Wszystko wpuszczała jednym uchem, a wypuszczała drugim. Ja przez pół roku musiałam ją prosić, żeby puściła mnie do Zakopanego na 3 dni. No. I w końcu dopiłam swego. I tam dotarłem do młodego i niestety przekonałem go, że trzeba starą zapierdolić. Albo, albo. Albo wóz, albo przewóz. Nie. Jak? Normalnie, wiertarką. Ojciec ma Bosza. Ale jak wiertarką? Normalnie wpierdol w szyję wiertarkę. Raz, drugi, trzeci. Akurat stary miał fajne nasadki. Pomogły. No? Już? Kobieta wariuje od 2 dni. Tobie to zajęło 10 minut. 10 minut! Bo ten debil myśli tylko o tym, żeby wyglądać jak Rutkowski. No. I spił się. I gdzie był? No, ale jakżeście przy siostrach matkę do pokoju ściągnęli? Po prostu poprosiłem, żeby pomogła mi w lekcjach. Po 3 dniach zaczęło śmierdzić i nie można było wytrzymać. Nie mogliście otworzyć okna? Otworzyliśmy. A wtedy jeszcze gorzej śmierdziało. Musieliśmy się wynieść. Głównie Tomek chciał, tylko on miał nóż. I ja próbowałem, nie miałem tyle siły, tylko kawałek skóry uciąłem, jak zostało. Rura weszła do pokoju, od razu zaczęła się awanturować. To co miałam zrobić? Rzuciłem się na nią, zacząłem się z nią szarpać. Siostry były w pokoju, ale jak zwykle nie reagowały. Szarpałem się, w końcu się wziąłem klawiaturę. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, przypierdolę po łbie i za 11 razem zamilkła. I potem jej ten łeb obciąłeś? Tak, miałam taką przyjemność, obciąłem. Ale nawet pod koniec były problemy z nią. Jeszcze z tym kręgosłupem to pół biedy, ale te mięśnie karku, jakiegoś geparda, nie wiem, rysia, u jakiegoś słonia. No ale udało się, na całe szczęście. A brachol się trochę przyłożył? Przyłożył się. Zauważył, że został kawałek skóry na szyi. Wziął nóż, odciął, a mi się to spodobało. Ty, na czym żeście do tej szafy wepchnęli? A co, miałem się przemęczać? Miałem ją znosić na dół? Jak ja tak byłem już zmęczony i miałem już tego serdecznie dość? Łatwiej włożyć łeb do folii i schować w szafie, prawda? No ale jak? No myślałem, że w tej szafie, że co, że ją korniki ją wpieprzą, co? I nikt się nie domyśli, a potem do kości przecież wyniesiesz? Tak, tak, właśnie myślałem, że nikt nie dojdzie. Dlaczego? A kto by uwierzył, że syn zabił własną matkę? Pan by to zrobił? Pan by w to uwierzył?